Kolejna sprawa, druk numer 1373. Udzielenie dotacji celowych Miejskim Instytucjom Kultury, Teatrowi Groteska, Muzeum Inżynierii Miejskiej na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekt prezydenta, druk 1373. Bardzo proszę, pan dyrektor Dziedzic. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy dwóch instytucji, dla których otrzymaliśmy środki pomocowe zewnętrzne. W przypadku Teatru Groteska będzie to drugi etap modernizacji scen Teatru Groteska i przeprowadzenia niezbędnych spraw związanych z infrastrukturą. Otrzymaliśmy z ministerstwa środki pomocowe w wysokości 250 tysięcy złotych. Prośba o wyrażenie zgody na przydział identycznej kwoty. W przypadku Muzeum Inżynierii Miejskiej rzecz dotyczy modernizacji dachu hali D5 oraz rozpoczęcie restrukturyzacji bram. Tutaj mamy współfinansowanie ze strony środków Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa w wysokości 192 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku Muzeum Inżynierii Miejskiej zadania dotyczącego ogrodu doświadczeń i rozbudowy tam trasy i infrastruktury na terenie tego ogrodu otrzymaliśmy dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 597 tysięcy złotych. Wkład własny miasta wynosiłby 196 tysięcy złotych. Dziękuję. W tej sprawie mamy opinię komisji. Nie mamy opinii Komisji Kultury. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania w trybie statutowym. Nie zgłoszono poprawek ani autopoprawek. Głosowanie w bloku głosowań.